Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z Rimworlda. Od razu bardzo dobre wieści, skończyły się badania, mamy zdobywanie zaawansowanych komponentów możliwe, tak, bardzo fajnie. W opisie macie link do G2A, gdzie możecie znaleźć gry w dobrych cenach, sprawdźcie sobie. Patrzcie, obecnie posiadasz technologię, dzięki której zbudujesz stół fabrykacyjny, ale do rozpoczęcia wymagane są również zaawansowane komponenty. Możesz je zdobyć na kilka sposobów, wszystkie osady cudzoziemców sprzedają zaawansowane komponenty, tak, na pewno. Niektórzy odwiedzający cię handlarze posiadają je w sprzedaży. Są nagrody za wykonanie, które za... Dobra. Okej. Więc walniemy sobie tutaj ten cały stolik. Gdzie on jest? Stół produkcyjny. O kurczę, jakie to jest bydle. Nie wiedziałem, że to takie bydle jest. No to będziesz stał tutaj, panie stole produkcyjny. Naprawdę, konkret stół. Chociaż wiecie co? Nie wiem, czy nie lepiej go postawić. A chociaż później sobie tu poszerzę i zrobię tam dalsze pokoje. Dobra, niech sobie stoi na razie tak. Do tego są potrzebne właśnie zaawansowane komponenty, dwie sztuki. Ja mam 5, więc luz. Wcześniej sobie zakupiłem. Więc oni to zbudują i zaczną robić powoli komponenty, a wiadomo, jak będziemy mieli komponentów i ograniczoną ilość, no to już z górki. Chociaż i tak mam już ich dużo. Mam ich całkiem sporo, bo w górze znalazłem. W górze duże ilości były. Tak. Po ataku jest trochę bajzel, bardzo dużo ciała, bardzo dużo krwi wszędzie, ale to też sobie ogarniemy. Parę koni też się pozabijało, pułapki w trakcie tego wielkiego ataku, więc będzie dużo mięsa za gratis. O, bardzo dużo zrobili ścian, patrzcie, tutaj całą praktycznie zrobili. Czemu tej na górze nie zrobili? Bardziej mi zależało na tej górnej, tak szczerze, bo zależało mi na tym, żeby tutaj prąd doprowadzić, no. A teraz sobie bardzo go nie doprowadzę, niestety. No, trochę tylko doprowadzę, ale nie tak do końca, jakbym chciał. Byłoby fajniej. Byłoby dużo lepiej. No i na coś mi pójdzie ten metal cały, bo mam strasznie dużo go. Strasznie dużo i szczerze mówiąc trochę już kombinuję, na co by go tutaj wydać. Więc wymyślam sobie jakieś takie wydatki, żeby ten metal gdzieś spożytkować. Żeby była bogata kolonia. A żeby to nie leżało na szafach, bo na szafach tego leży strasznie dużo. Do tego stopnia dużo, że już muszę dostawić kolejne szafki. No... Kolejne szafy trzeba dostawić. Drewna brakuje. To nie rośnie, niestety. Ale ataki się skończyły, więc może tutaj sobie wytnę parę drzewek. No, dosłownie parę. Bo ja tu też często prowadzę wycinkę. Tu trzeba by pójść z wycinką, tylko musiałbym tu zrobić jakiś korytarz sensowniejszy, przekopać. Tu by się przydało zrobić korytarz taki z pułapkami i byłoby cacy. Byłoby naprawdę cacy wtedy, moim zdaniem. Tak. Pyrytry. Szu. Albo nawet dwa korytarze, z czego jeden dla moich kolonistów, a drugi właśnie na same pułapeczki. Też żeby było to bardzo w porządku, na pewno. Trzeba będzie pomyśleć o różnych rozwiązaniach. Dobra, coś tutaj dostawili tych kabli, widzę. Fajnie. A jak chodzi o pracę, no to wcale się tutaj bardzo nie spieszą. Jak wyglądają moje mechy? Czy coś tu się dzieje niedobrego? No, trochę się dzieje niedobrego. Tak, który najbardziej potrzebuje leczenia? Ten. Moc, musisz ogarnąć leczenie. Nie wiem dlaczego. Jest ustawiona automatyczna naprawa, ale moja moc tego nie robi po prostu. I nie wiem, czy ona, jaki ona musi mieć jaką pracę zaznaczoną. Bo jak dla mnie, no to kurczę. No nie ma tak typowo, chyba że to jest jakiś rzemieślnik na przykład do naprawiania, nie? No. Nie wiem, nie wiem tak naprawdę, gdzie to jest do końca, ale może gdzieś tu jest napisane. Nie jest napisane. No. Bo ja myślałem, że jako nadzorca ona z automatu będzie je leczyła, skoro jest zaznaczony automat, ale tak niestety nie jest, ona się tym nie zajmuje. W jakimś priorytecie to musi być ukryte i trzeba tylko wiedzieć w jakim, a ja nie wiem, więc tak to wygląda, jak wygląda. No ale nie ma też tragedii, raczej chill. Palamas tutaj ładnie kopie, fajnie. Okej, ona już może chodzić. Dobrze, teraz tylko żeby się nią zaopiekować. Intensywny ból. Świadek śmierci sojusznika. Trzeba było mnie nie atakować. No tak kończą frajerzy, co mogę powiedzieć, no. Byście tu nie przyszli ze złymi zamiarami, to by nie było takiego problemu. Bardzo brakuje drewna. Do tego stopnia, że nawet na pułapki nie ma. A to już jest duży minus. Temperatury 28, niezadaszone. Okej, czyli się wyrównały ze zwykłym. To dobrze. Ze zwykłym niezadaszonym się wyrównały temperatury. Tu by się przydało zrobić płytki z granitu. No, bardzo by się przydały, bo... Pewnie to, że tutaj nie ma. Tu, cyk, tu już może być trawa, fajnie, ale ten przedsionek niech będzie sensowny. Sensowny. Tutaj nie ma dachu aktualnie, ale tam trzeba też będzie oświetlenie walnąć jakieś. No, bardzo elegancka kolonia. Naprawdę jest subcio.
Dobra, where robot duży? A, poszedł się ładować. Chciałbym mieć dwa takie roboty. Naprawdę chciałbym mieć dwa takie roboty. No, potrzebuję super stali do tego. Prawda? To mam? A, nie mam w ogóle praktycznie tej super stali. Dobra, mapa świata. Od kiedy ja tutaj mogę zrobić handel? 73, a trzeba 75. No poważnie? Poważnie? Ojejku. Wymaga tytułu rycerz dama. A, rycerz dama. Okej. Z tymi ziomkami sobie poprawiłem relację. Można im wysłać więcej rzeczy. Ze śmieciami też trzeba coś zrobić. A, ja to powiększyłem na razie. No dobra. Trzeba by im prezenty jakieś dać. Trzeba by im dać prezenty. Zaraz coś wymyślimy. Dlaczego? Dlatego, że muszę z nimi poprawić stosunki i zacząć z nimi handlować po prostu troszeczkę. Dobra, kto tam pójdzie? Most to może nie. Ale może iść Dozin. I dla Dozina damy też Popi. Oni mają fajne zasięgi na broniach. I lacz tą nową wampirkę. Wampirzycę. I damy im trochę różnych rzeczy. Lisie futro, tak. Niedźwiedzia skóra, tak. Futro z pantery, tak. To lekka. A, i zwierząt im nie dałem. A chodzi o to, żeby mieli konie. Tak, te trzy wszystkie. Jednak klacz w ciąży sobie pójdzie z nimi, ale to się nic nie stanie. A raczej młoda klacz by mogła z nimi iść coś tam ponieść zawsze. Ile niesie ten wielki? 123 kg, skubany. Nieźle. Dobra, więc te futra wezmą, to na pewno. Lucyferium trzeba wziąć i sprzedać. Co go może zostać? Stali, no chociaż seteczkę sprzedać, to nie? No dużo waży i to jest największy problem. Ale z tego co widzę, to nie aż tyle, żeby jej nie zabrać. No dobra, 200. Bloków to nie niesiemy. Duża rzeźba, 7 kilo tylko. Dobrze, trener umiejętności zwierzęce, trzeba by go wykorzystać albo sprzedaż. Okej, okay. Poza tym nic takiego nie mam, super. A, mam tutaj jeszcze te nożyki pierdoły jakieś. Z niech to zabiorą, nawet jakby to mieli za darmo. 3,5 tysiąca to jest warte, nice. Nice, łuki. Łuków to mamy znowu pełno, bo mieliśmy najazd ziomków z łukami. Mistrzowski łuk, fajny, sobie pójdzie. I tutaj jakieś ciuszki. Są jakieś mocno zepsute. Ten jest mocno zepsuty. I ten też w sumie. Te dwa. Dobra. Zaopatrzenie na podróż jest wystarczające? Czy nie jest? Ryżu dużo. Prostych posiłków. Oni to w jeden dzień obskoczą, więc niech lecą. I tyle. Dobra. Jest godzina 12. Powinni do wieczora się wyrobić jeszcze. O, stół się buduje już. Ten produkcyjny kozacki. Spoko. Spoko. Pytanie, czy ja tam będę mógł robić zaawansowane komponenty, czy nie? Ciekawe. O, konie już są na miejscu. Do magazynu mają turbo blisko. Badania! Właśnie, bo zapomnę o tym, będzie problem. Ja bym zrobił sobie drzwi automatyczne. Gdzie one były? Drzwi automatyczne. Badaj. Bardzo to jest ważne, niech się te drzwi otwierają w miarę szybko. Bo drzwi to ja mam pełno, ta kolonia jest mega bezpieczna, aż zbyt bezpieczna czasami, ale to dlatego, że tu więźniów przytrzymuje, no. Tak, pacjent oczekujący na operację, ja niech sobie oczekuje, podarte ubrania. Czemu tu jest, a myślałem, że to jest dziura, w drzwiach stoi po prostu. Znowu tą zimową czapkę, weź ją zdaj mi chłopie, nie nosi jej tyle. Naprawdę, nie ma zimy nawet, to po co nosić czapkę zimową? I ty tutaj, ale ty jesteś więźniem, to mnie nie interesuje, że masz podarte rzeczy. No tu jest pełno innych, to ty możesz zmienić. Zmienić sobie możesz w każdej chwili, ale żarcia pełno. Jacie. O, jest kozaczek, jest naprawdę kozak, widzę, że już na magazynach zaczyna brakować. Tutaj mamy miejsca. Ja ostatnio patrzyłem, co to było, to były leki też. Dobra, ale tu nic praktycznie nie trzymają. Trzeba tą lodówkę powiększyć. Trzeba lodówkę po prostu powiększyć. Będzie kozak do tych rozmiarów takich. Co ja tu trzymam tak właściwie? Naprawdę, nie ogarniam. A materiały typu chmiel, okej. Okay. A leki ziołowe. Okej, okay, czyli tu po prostu różne ziółka są trzymane. Różne ziółka tu są trzymane, ale ryżu tu nie znoszą. Ja bym też tu ryż zniósł. Ryż. A to dlatego, że tego ryżu mam mega dużo. Relacja Fogo zmienił się, wyciągnięty hemogen z członka. A, nie się. Będę sobie z członka ile chcę wyciągał hemogeny. Oczywiście. Tutaj skład, wezmę stąd wywalę ryż. Niech go przeniosą do tamtego miejsca. Bo on tutaj, lepiej, że tu były gotowe posiłki.
nie goły ryż. Tak. Gdzie ryż strasznie dużo miejsca zajmuje. Więc przeniosą ryż tutaj i tutaj i będzie kozak, a na szafkach nie trzymają głównie jedzenie. I mięso. Mięso na podłodze to może i średnio, ale ryż jest w takich tych skrzyneczkach. Dobra, wyruszyli tamci. Nie wyruszyli. A, dopiero pewnie wychodzą, bo tu ich nie widzę. No, dopiero wychodzą. Idź, spoko. I dałem im hajsu, ale oni idą z prezentami, więc wiecie. Tak, zaoferuj podarunek. Dokładnie. Dokładnie. No, niestety wyruszyli równo na noc. Ja to mam zawsze takie oferty, że jak już się zbiorą, to już jest po ptokach już noc. Niestety. Niestety. Czemu tu jest wygładzanie? Rozumiem do końca. Układzony. Nie wiem. Nie wiem, po co tam jest wygładzony wapień. Naprawdę nie wiem. Musiałem niechcący zaznaczyć. A, oni płytki tu robią. Mówię, co tak klika? Moss. Weź. A, nie ma rechargera wolnego. O proszę, jest za mało rechargerów. Dobra, trzeba stworzyć kopię dla małych rechargerów. Zastanawiam się, czy tak nie walnąć tam blisko. Ale tak będzie ok. Dobra. Moss, musisz to zbudować później. Bardzo pilne to jest. Potrzebujemy rechargerów, bo jest ich za mało. Mamy dużo mechanoidów tych małych, a tylko dwie ładowareczki. Trzecia to jest mus. Mus, pani Moss. Buduj. Buduj, buduj, a później zrobisz te drzwi automatyczne i będzie kozaczek. Naprawdę fajnie. No. Kostorka może już chodzić. No spoko, 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 spoko. Spoko, spoko, spoko. Ty źródełkiem hemogenu, nie przejmuj się. I później od razu się przeniesie tego skubańca. Tak. I od razu. Ale czemu go nie mogę? Jak? No, no available recharger. No przecież jest tu recharger. To jest niepodłączony, czy co? O. Nieś go do rechargera. Szybko. Biedny, biedny konstruktoid sobie leży taki. Nienaładowany. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. Dobrze. Oddam mu cały ten badziew. Proszę. Proszę, 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 proszę. Całe te badziewy dla ciebie. W ogóle to nie daje plusów praktycznie żadnych, niestety. Lucyferium. O, dwa razy podwoiło mi normalnie punkty za to. Dobra. To. Git. Ile teraz będę miał już u ciebie? Oni byli na minusie chyba ze 40, co? Kurde. Niestety nie da się tego za bardzo sprawdzić chyba teraz. No. No. Chyba nie. Chyba nie. Nie chciałbym na razie stali jeszcze oddawać. Zaoferuj podarunek plus 21. Dobra. Z minus 47 na minus 21. Okej. Okay. Jest całkiem nieźle. No, wróg minus 21 tylko. Dobra, zaoferuj podarunek znowu. No i damy im tu stali, już jak będzie. Plus 6 tylko za to dostanę? O, naprawdę mało. Naprawdę bardzo mało. Czekaj, czy mamy tu jeszcze jakichś przyjaznych? Nikogo przyjaznego w okolicy nie ma. Z nikim nie idzie handlować, zupełnie z nikim. Ale akcja. To jest aż niemożliwe. To jest aż niemożliwe. Z każdym jednym sąsiadem mam wrogie relacje. Wszystkie. Wszystkie, no. To jest naprawdę lipa. Dobra. Bierzcie sobie tą stal. Elo. I wracamy do siebie. Wracamy do siebie. Było dobrze. Mamy minus 13. To już jest coraz lepiej. Jeszcze chwila. Będziemy z nimi handlować. Będzie w porządku. Będzie, myślę, całkiem spoko. Całkiem, całkiem ok. Muszę zacząć robić te kurde... te ściany wykładzone w miejscach niektórych. Dobra, ryż się zmieści bez problemu. Ciao, wiewiórka! Dawaj, szalona wiewiórko. Nie boję się ciebie. No. Niech sobie idzie. Rozbije się o naszą obronę. No dobra, nie rozbije się o naszą obronę. Karawana dotarła. Fajnie. Spoko. Uważajcie, bo wiewiórka na was poluje. Orientujcie się, goście. To wiewiórka. Dobra, tu trzeba wyciąć las i jelo. Jelo i będzie bardzo dużo drewna. Dobra, where ta wiewiórka jest? Wiura! Wiura, pokaż się. Nie, to nie ta wiadomość. Ta wiewiórka, pokaż. A, już się rozbiła obronę, no dobra. Dobra, nara wiewióra, nara. Fajnie było. Fajnie było, w porządku.
Ja się zaczynam zastanawiać, o co chodzi z tymi moimi sąsiadami. Ja owszem traktowałem ich źle raczej, ale bez przesady, żebym każdego jednego sąsiada miał na minusie. Każdego co do sztuki. To brzmi poważnie słabo. Poważnie słabo to brzmi. Naprawdę. No. Lipnie. Lipnie fest to brzmi. Naprawdę lipnie fest. No ja niedługo będę musiał zrobić podbój jakiś planetarny i wszystkich po prostu tam powybijać, bo jak się nie chcą kumplować, no to zostaną w pierdziel. Elo. No tak bywa. Ja może powinienem figurki ze stali zacząć robić niedługo. Może. Dobrze. Co ja potrzebuję? Potrzebuję zrobić takiego tutaj jednego konstruktora jeszcze. A co mi to? A co niech robi? Stać mnie. Stać mnie na te konstruktory. Na te konstruktory idzie tylko z podstawy podrdzenia. One są mega tanie. Właśnie, tu swoją drogą można zrobić jeszcze ze 3. Komponentów już będę miał teraz furę, więc plus. Dodaj zlecenie. Zrób komponent. Ile ich możemy zrobić? Do uzyskania... Do 50. Uzyskanie 50. Ile tu trzeba? Stal tylko. Gościu, na luzie. Na luzie. Nasz rzemieślnik tutaj da rady. Bez problemu. Lacz, ty możesz pomagać trochę. A Lacz nie ma w ogóle ustalonych tych. Naprawdę? To mi się wydaje, że je ustawiałem. Może nie ustawiałem. No dobra, to musisz być rzemieślnikiem. Pełną gębą. Będzie ok. Będzie ok. To co jej ustawiłem? Tylko jej ustawiłem harmonogram? Tak, ustawiłem jej sam harmonogram bez pracy. To nieźle. Ona była taka od wszystkiego. No teraz się sprecyzuje troszeczkę. Troszkę się sprecyzuje. Będzie większy konkret. Przede wszystkim rzemieślnictwo. Dobra. Kopiuj ustawienia. Tej ustawienia, żeby tutaj nie było dziwnych rzeczy. Bo już się zaczynają robić. Dobra, już za chwilkę. Badania. Zrobione są drzwi automatyczne. Hydroponika mogłaby się przydać. W sumie jakbym sobie zrobił taką potężną hydroponikę w górach, to by było nieźle. Niech robią. Niech robią. Dobra, drzwi automatyczne. Teraz te drzwi automatyczne. Czy one wymagają prądu, czy jak to działa? Nie bardzo wiem, na czym to polega do końca. Sobie sprawdzę. To sobie sprawdzę po prostu. No. Where drzwi automatyczne. Drzwi automatyczne. Rozdzielają pomieszczenia elektryczne. Zasilanie pozwala ludziom przechodzenie przez nie bez spowolnienia. No właśnie. Tylko trzeba je dostawić do prądu, no nie? Pozwala budować drzwi automatyczne, które samoczynnie się otwierają. Dobra, tylko czy ja teraz muszę wszystkie drzwi powymieniać? Czy jak? Drzwi zwapienia to są po prostu struktury. Drzwi automatyczne. Tak. Zrobić trzeba. Trzeba zrobić całkiem nowe drzwi. Teraz tak, tu są wszystkie zwapienia praktycznie. No, kilka jest ze stali. Okej. Okej, no to będzie bardzo dużo rozkręcania, tak wam powiem. Bardzo dużo rozkręcania to jest w drzwiach. W drzwiach to jest mega dużo rozkręcania. Plaga! Jednak przyszły gnojki. Przyszły. Na szczęście jesteśmy zabezpieczeni, więc luz. Dobra. Ja nie mogę tu wstrzymać tego. Nie mogę, mogę tylko anulować. Dobra, to robimy anulację. Robimy anulację. Proszę tu przyjść. Proszę tu przyjść. Elo. Lacz. No i tyle ich wystarczy w sumie. Ten robot jeszcze do nich dołączy i będzie kozaczek. Duża ta plaga jest? Chyba tylko dwa wyjścia są, więc luz. Naprawdę w miarę luz. Ty tu sobie zostań, gdzie stoisz. Zaraz tam wkraczamy, gość. Gdzie jest most? Rusz się. Dobra, ile tego wyszło? Bardzo niewiele tego wyszło, więc pełny chill. Totalne opanowanie. Nic nam tutaj nie zagraża. Wejdziemy tam na spokojnie, ich rozwalimy. Tylko trzeba poczekać na most, bo ona kontroluje tunelera. No. Ale jest to mocno oddalone od naszej kolonii. W miarę w pożądalu. Dobrze, że nie zacząłem wymieniać drzwi. Jeszcze. Okej, gdzie ich spotkamy? Myślę, że tu. Czemu tuneler się ustawia automatycznie z tyłu? On się powinien automatycznie z przodu ustawiać właśnie. Właśnie powinien być bardzo z przodu. No, Lacz też może być z przodu troszeczkę. Tuneler, tu. Tu.
Tyk, dawać tego gnojka. No, nikt go jeszcze nie widzi. Okej. Okay. Teraz już widzicie raczej zagrożenie, co? Lacz z tej strony domknie, jakby coś tam próbował przebiec. Raczej nie przebiegnie. O, pięknie, ty możesz iść im na plecy od razu. Wal go na łeb. Ci walczą, kurde, z nim. Jeden się tam przebił. Jedz tam, do góry. Odciąć go. Dobra, tutaj wszystko jest już git. Git. Ajajaj. Panie tuneler. Patrz. Dobra. Dali radę go zatrzymać. No i cacy. Wy już możecie iść na dół to rozwalać. A wy rozwalać to. I pięknie. Przyszła plaga i po pladze, no. Kto to dużo mówi. Pierdziel totalny. Mieli szansę. A, on jest poza zasięgiem w ogóle. Zabawnie. Da, czy weź go tam dobij, co? Co ono to zeżarła właśnie? O Boniu. Wy to jesteście niemądre ludzie dopiero. Po co żreć taki syf? Pani latają, że w diecie im to dałem. Dobra. Trzeba przywrócić te. Niech ma co robić. Tak. Raz, dwa, trzy. Tyk. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Git. I pięknie. Bardzo dobrze poszło. Mega super sprawa. Wygraliśmy. Zadowoleni pewnie są bardzo z siebie. Dozin jak tam? Ugryzienie. Zniszczony palec wskazujący. Ale to chyba wcześniej. Taka tam pierdoła. Nic mu nie będzie. Ważnie. Zmieniły się relacje z Fogo. Tych Fogo to ja chyba muszę uziemić czy coś, bo denerwują mnie. Jeszcze mi tutaj... Skąd oni wiedzą, że ja wyciągam tą krew? Skąd oni o tym wiedzą? Co, ona im maile wysyła, czy co? Za każdym razem pisze im SMS-a? Ej, ziomki, bo krew mi tu odciągnęli. Weźcie tu, obraźcie się na nich. No nie? I oni, no, nie ma problemu. Są obrażony. Dobra, produkuje się, jest fajnie. A w sumie nie chcę, żyją swoim życiem. Będzie okejka. Będzie całkiem okejka. Też niedługo czasem czekają na te zabiegi, ale lekarzy mamy trzech, więc nie powinno tak wyglądać. W końcu ktoś się tym zajmie, na pewno. Jest gituwa. Jest w pożądalu. Okejka. Tym drewnem jest problem nadal. Agrihendy tutaj latają, ścinają, znoszą, ale nadal brakuje. Brakuje w dużych ilościach. Tu w budowaniu też dalej brakuje. Więc trzeba jeszcze więcej tych konstruktoidów. To też ciekawe, że tu zrobili taki cały wielki odcinek, a tu nikt nie zrobił nic. Dziwnie. Dziwnie, konstruktoidy. Bardzo dziwnie się zachowujecie. Nie podoba mi się to. Deszcz spadł. Okej. Okej. Palacz wampirzyca. No i by się teoretycznie przydało zrobić jakieś takie bardziej coś wampirowego. Ale z drugiej strony ona jest. Ona jest podrzędnym wampirem w naszej kolonii. Tylko Mas ma takie uciechy. Kozak wypasione rzeczy. Luksus. 3000. No ale ona też będzie potrzebowała anabiozy. A Happy kiedy za anabiozą? Koniku, ten to jeszcze nigdy. Może miał. Może sam sobie robił anabiozę, ja nawet nie wiem. Może. W lodóweczce super, minus 10, piękna temperatura panuje cały czas. Nie wiem jak to działa, że tu tak pięknie się wszystko chłodzi, ale działa to. Jakimś cudem to działa. Znowu zbiory ryżu są. Ogromne ilości ryżu. Trzeba chyba zamówić więcej żarcia, żeby zrobili, bo do 100 robią i to jest zdecydowanie za mało. Zdecydowanie to jest za mało. Róbcie do 200, będzie mniej miejsca w lodówkach zajmowało. A skoro mamy kucharza dedykowanego, to tym bardziej. Niech on sobie gotuje i będzie bardzo, bardzo spoko wtedy. Musimy też zacząć studiować obronność w sumie. Jak hydroponikę przeskoczymy, to lecimy w obronność, bo w obronności to jesteśmy kiepscy. Cały czas polegamy na tym systemie pułapek z drewna. Nie ukrywajmy, no to jest lipny system. Tu można by mega obronność postawić. Cały ten kawałek terenu zajmując. Robić tutaj giga obronność. Naprawdę giga obronność. I byłoby kozak. Robot kopie i niewiele roboty mu zostało w sumie. Więc trzeba tu coś zrobić. Raz, dwa, trzy i cyk. Kolejna. Kolejna.
I kolejna. Tak. Niech się bawi pan robot, niech się bawi. Niech odkrywa zasoby. No, których coraz więcej tutaj jest, ale też z robalami coraz gorzej. Dobra, automatyczne drzwi. Wszystkie te drzwi, może nie aż tak. Wszystkie te drzwi na starej kolonii trzeba będzie rozwalić. Trzeba będzie je rozebrać po prostu. I później sobie wymienimy je na nowe. Przy czym trzeba uważać z lodówką, żeby pojedyncze wymieniać. Będzie git. Tego mamy dużo, tak żeby z tego robić. O, zwapienia, automatyczne drzwi zwapienia. Po prostu będziemy budować, będzie kozaczek. Wtedy dużo szybciej będą biegali, wszyscy będą zadowoleni. Tylko trzeba pilnować, żeby prąd był. Trzeba pilnować, żeby był prąd. Tutaj w tych wszystkich raczej prąd będzie. To można zaraz sprawdzić, ale w kopalni będzie gorzej. Dobra, zasilanie. Czy wszystkie drzwi mają zasilanie? No nie do końca. Ale to ogarniemy, to żaden problem będzie, żeby to ogarnąć. Tak. Nie wiem, czy one na przedłużanym kablu działają, czy nie, ale tu jak sobie doprowadzimy trochę więcej, to się nic nie stanie. Naprawdę się nic nie stanie. No. To będzie mi temat zamknięty. Tu będzie problematycznie, no bo jeszcze nie ma jako tako. Więc w sumie też nie ma sensu ich na razie rozwalać, jakby nie patrzeć. No. Chociaż te można. Te bez sensu. Te też. Tych na razie nie ruszajmy, zrobimy to bardziej rozważnie może jednak. A tutaj też prądu nie ma i długo jeszcze nie będzie. Więc nie ma sensu tego rozbierać. Zaczniemy od tego sektora i będzie kozak. Będzie bardzo, bardzo w porządku. Dużo szybciej się będą poruszać, bo to widać. Ja mam tych drzwi mega wszędzie bardzo dużo i one mocno ich hamują. Naprawdę mocno ich hamują. Mocno, 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 mocno. Zrobimy złapienia automatyczne, będzie... A ty. Czy moc możesz się tym zająć? Nie możesz, bo sobie budujesz. Znaczy badasz. Te kurde konstruktoidy. To jest z nimi clean sweeper, tunel, lifter. Konstruktoid. A oni pułapki budują. O bońku. O bońku. No trochę to jest. Dobra moc, chodź. Bo naprawdę zajdzie tutaj wieki. Dobrze by było chociaż zrobić tu. Tą część już będzie dużo szybciej. Gromada mechanoidów. Ląduje gromada mechanoidów bojowych. Początkowo będzie uśpiona, więc możesz poświęcić czas na podjęcie decyzji, w jaki sposób ją zaatakować. O cholera. Defoliator. Promień prędkości rozszerzenia 9 dzień. Okej. Okay. Bardzo mają, bardzo wygodną dla mnie mają osłonę. Akurat ze strony mojej kolonii. Ja bym tam wjechał i tyle. Tylko, że te skorczere to będzie przerąbana sprawa. No, mini ognioblaster. Mini ognioblaster. Na. No to będzie duży problem, ale problem na zasadzie takiej. Aktywator zbliżeniowy. Można ich obudować sensownie i to zrobimy. A później, jak już ich obudujemy, to po prostu przyjdziemy tu z granatami EMP i będzie wszystko jak trzeba. Wszystko jak trzeba będzie ogarnięte, moim zdaniem. Tylko trzeba ten zbliżeniowy... zrobić jakoś tak. Wykorzystać. Ewentualnie ich w tą stronę. Chociaż jakby ich byleby z jednej strony zaatakowali, byłoby całkiem sensownie. Bo nie mam tu żadnej takiej struktury. Muszę zrobić mur. Muszę zrobić mur. Najlepiej by było tu od dołu postawić mur i ściągnąć ich do przejścia tutaj dolnego. I wtedy będzie wszystko spoko. To też musieliby to tak zrobić, żeby tutaj nie włazić na tą przestrzeń. Więc wszyscy moi ludzie... Oni są przydzieleni do obszaru kolonista, tak? Albo do nieograniczonego. Dobra, damy im wszystkim na razie kolonistę. Chociaż... O, opad mam wolny jeszcze. Dobra, może opad to nie. Muszę dodać nowy obszar. Nowy obszar, zmień nazwy, bezpieczny. Tak. Zamknij. I teraz tak, strefa. Bezpieczny. To jest taki kawałek. Cyk. I teraz. Bezpieczny. Odwróć. Cyk. Nikt tam nie może, nie powinien wejść. Ja nawet w tym bezpiecznym troszeczkę dodam tutaj.
takie rozszerzacze, żeby aby na pewno nikt tego nie aktywował. I zrobimy tak, że aktualnie nasi ludzie wszyscy mają ten bezpieczny, żeby tutaj nie wleźć. Będzie w miarę okejka. Będzie w miarę okejka. Zrobimy z tego wapienia tu ścianę. Struktura ściana z wapienia. Tutaj jest wapienia. Fajnie. Zrobimy coś ten deseń. Myk. Oni tutaj będą się złazić. Będą dostawali z granatów. Będzie wszystko bardzo, bardzo w porządku. Nawet bym zrobił tak, że zrobimy coś takiego. Cyk. I jak chodzi o obronność, to barykady z wapienia również sobie tu rozstawimy na wejściu od razu. Będą ładnie atakować. Będzie całkiem, całkiem spoko. Tu rozstawimy to kolonistów, zawołamy ich i będziemy się napierdzielać. Będzie okejka. Będzie, wydaje mi się, całkiem, całkiem dobrze. Okej. Tyle w tym materiale. Dziękuję za oglądanko. Trzymajcie się. Cześć i do następnego. Pa, pa. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo.